Cześć wszyscy, nazywam się Maja Szewczak i witamy w kolejnym odcinku Pomysłowego Poniedziałku. Dzisiaj użyję tej kokardki, żeby zrobić czarny plecak dla lalek. I dzisiaj mamy specjalnego gościa. To jest Fio Musowy. On ostatnio miał przerobione ręce i nogi. Ręce się zginają, a nogi zamiast koralików użyłam papierka po cukierkach. I zobacz, jak realistycznie wyglądają jego kolana z tym, że ja użyłam papierka po cukierku, żeby zrobić jego nogi. Bo ten materiał jest bardziej plastyczny od koralików. Dobra, odłóżmy Fiu i teraz musimy pracować nad plecakiem. Ale kokardkę też. Najpierw z czarnego materiału musimy zrobić podstawę, czyli czas szyć. Gotowe, że w sensie, że tylko podstawa. A jeszcze z kwiatkiem ja miałam białego guzika, ale przekolorowałam na czarno po to, żeby pasowało do plecaku. I teraz, gdy doszyłam trochę cekinów i nawet te rączki do plecaka, i pasuje dla Fio Sparkles, czyli tego, co ja dla niego robię. Ale dalej muszę przerobić tą kokardkę, żeby pasowała do tego szaka piankowo-morskiego lici. Próbuję z Sharpie przekolorować na czarno i nie wszystkie miejsca, ale to nic. Czarna farba akrylowa to zakryje lepiej. Niech teraz wyschnie. Wyschło i dodałam jeszcze czarnego brokatu i brokatu motylkowego, żeby pokazać, że to lici pianki morskie, tylko że czarne. To samo zrobiłam z guziczkiem kwiatkowym. Niech teraz wyschnie. Jeszcze raz. I gdy wysychało, to ja robiłam czarne wisienki po to, żeby podekorować plecak. Też dodałam zielony koralik na kokardkę. Czas go nakleić na plecak. Niech teraz wyschnie. I gdy wysycha, to ja mam te pomalowane wisienki na czarno i decydowałam, żeby te zielone cekiny nakleić, bo jak wycinałam cekiny na kwadraty i dlatego mam te kawałki do naklejenia na wisienki. Czyli już zacznę to robić. I gdy to wysycha,
Jedne wisienki zielone, a drugie takie same co kokardka i guzik kwiatkowy. I gdy wysychał ją, to ja doszywałam cekiny. I o nie, kokardka spada. Dobra, mam inne rozwiązanie. Użyję tych dwóch haczyków i je przykleję do kokardki i trochę materiału. I mam nadzieję, że to wyjdzie tak jak trzeba. Czyli to już robię. Mając nadzieję, że to wyjdzie. Niech wyschnie i tylko żeby to działało i żeby nie wyszło z plecaka. I robiłam cekiny w tym czasie na plecaku. Przyszyłam wisienki i tutaj chcę jakiegoś tam w środku materiału. Użyłam tą tanią sukienkę, co była dla lalek. I zrobiłam z niej to wypchanie materiału, żeby schować supełki i tylne szycie cekinów. A potem, gdy wyschła kokardka, to już można przyszyć. W końcu, tylko żeby to było mocniejsze niż naklejanie. Błagamy. Dobra. Niech przyszyjemy i zobaczymy. Najwyżej mogę jeszcze coś innego znaleźć, żeby to lepiej wyszło. Kokardka zszyta. Teraz zobaczmy cekiny. A gdy cekiny były zrobione, to ja wszyłam ten dodatkowy materiał do środka, żeby schować te supełki. Ale dalej widzę supełki na miejscu tutaj. Myślałam, co z tym zrobić. Aż ja przyszyłam zieloną wstążkę i też zaczynałam to samo robić z zielonymi cekinami, co ja wycinałam na kształty kwadratowe. Można dalej otwierać i zamykać plecak filmusowego. I ale są fajne efekty, gdy się to otwiera. Plecak, że zielone wstążki i fajne kolorki migające są. Teraz czas pokazać przed i po. Melu, to dla ciebie. O!
podziału pożyczkowej. Jutro ubiorę tą koszulę do szkoły. Jutro ja ubiorę mojego jokera z falbanką do szkoły. Muszę już iść, pani Klospa Blanka. Rodzice Fiu mówili, że się Fio spóźni do szkoły z powodu wizyty u dentysty. A poza tym myślałam o prezencie, żeby go pochwalić. Myślałem, żeby mu dać czarne i zielone rękawiczki. A co ty byś dała? Na razie nie wiem.